Zapraszamy do obejrzenia opowieści o szwedzkim aparacie do zdjęć czaszki i kręgosłupa Lysholm. Trafił do naszego muzeum dzięki życzliwości dyrekcji i pracowników Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych imienia Stanisława Kryzana w Starogardzie. Szwedzki aparat do badania RTG czaszki i kręgosłupa Lysholm wyprodukowany został przez firmę Elma Schenderer w 1940 roku. Ma prawie 2,5 metra wysokości. Jego podstawa ma wymiary 105 na 65 cm, a sam aparat waży kilkaset kilogramów. To stare urządzenie należy do rzadkości. Należy bowiem pamiętać, że pierwsze rentgenogramy powstały pod koniec XIX wieku. Profesor Walery Jaworski, organizator pierwszego na ziemiach polskich zakładu radiologii, rozpoczął działalność w lutym 1896 roku w budynku Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Kopernika 7 w artykule Znaczenie rozpoznawcze X prześwietlenia opublikowanym w Przeglądzie Lekarskim nr 84 z 21 sierpnia 1897 roku pisał. Do metod badania fizycznego chorych przybywa w obecnej chwili zupełnie nowa, budząca powszechny interes w świecie lekarskim. Polega ona na najnowszym, zdumiewającym odkryciu zrobionym w grudniu 1895 roku przez monachijskiego fizyka Röntgena. Dla zrozumienia rzeczy przytoczę wprzód krótkie wyjaśnienie dotyczące X-promieni. W ciągu kolejnych lat nastąpił ogromny postęp tej techniki diagnostycznej. Sensacyjna nowinka z pierwszych stron gazet stała się codziennością. W następnych miastach pojawiały się coraz doskonalsze aparaty rentgenowskie. Starsze modele stopniowo wycofywano z użycia, niekiedy kryjąc je w dalekich kątach magazynów, często oddając na złom. Taki los mógł spotkać nowy nabytek naszego muzeum. Na szczęście stało się inaczej. Z aparatem Lysholm wiąże się jeszcze jedna tajemnica. Czas jego produkcji i pochodzenie pozwalają nam snuć przypuszczenia, w jaki sposób znalazł się w Starogardzie. We wrześniu 1945 roku przyjechał do Gdańska profesor Jack Adams Ray, przedstawiciel rządu szwedzkiego organizującego specjalną charytatywną pomoc dla zniszczonego wojną Pomorza. Zadaniem profesora było zapoznanie się z sytuacją pomorskich szpitali i sporządzenie listy najpilniejszych potrzeb. W kolejnych miesiącach do trójmiejskich portów przybywały statki ze sprzętem medycznym. Trafiły one do różnych placówek klinicznych i szpitalnych. Podręczniki drukowane w Szwecji uzupełniały pustki na półkach Biblioteki Akademii Lekarskiej. Czy aparat Lysholm w ten sam sposób został sprowadzony do Polski? Tego będziemy próbowali się dowiedzieć.